Krzysztof Stanowski rozjechał kanał sportowy i rozjechał ich tak koncertowo, że stracili aż 50 tysięcy subskrypcji. Żeby było śmieszniej, nikt z Pandora Gate nie odniósł aż takich konsekwencji, jeżeli chodzi o utratę jakichś obserwujących, jak kanał sportowy w tym momencie przez głupią dramkę z Krzysztofem. Co jest śmieszne, a jednocześnie straszne, bo zrobiłem sobie w ogóle takie, wiecie, rozeznanie się po środowisku i te główne, wiecie, postacie z Pandora Gate, ile potraciły na przykład subskrypcji, to wyszło, że praktycznie większość nic nie potraciła, a część nawet zyskała. Szczególnie Boxdel, co mówi samo za siebie, że ta Pandora Gate, jeżeli chodzi o takie social media, no niewiele wniosła poza jakimiś drobnymi, wiecie, krzywymi akcjami wizerunkowymi danych twórców, nie wiem, no. Wyciąganie starych materiałów, na przykład Maciejowi Dąbrowskiemu, albo na przykład Gimperowi jakichś jego starych materiałów, za które jeszcze przepraszam i jeszcze się dogadował prywatnie z Rokiem, no jest na przykład słabe, ale no tak wyglądała Pandora. No i kanał sportowy został totalnie w tym momencie zmiażdżony. I jestem ciekaw, co chłopaki zrobią, bo tak naprawdę potężny bur, który... No, chłopie, ty się zastanów. Ma ego po prostu top w tym momencie. Smukowski i Paul, no mają trochę taką zagwozdkę, co mogą zrobić, żeby kanał chyba wyciągnąć trochę z dna, bo utrata takiej ilości subskrypcji, tym bardziej, że ona cały czas idzie. To nie jest tak, że ona stanęła w miejscu, tylko że tych subskrypcji cały czas ubywa. Może dojść do tego, że spadną poniżej 1 miliona subów i będzie już w tym momencie ciężko. I tak naprawdę jestem ciekaw, czy oni zdecydują się odpowiedzieć na ten materiał długi przez tą ilość utraty subskrypcji, czy też wywieszą białą flagę i uznają, że nadal nie będą jakby bardziej odnosić się do tego, bo patrząc po tej, wiecie, pierwszej odpowiedzi, no to było to dość słabe i tak naprawdę przyznali rację Krzysztofowi we wszystkich kwestiach, że zachowali się słabo, że byli dziecinni w tym, co robili i też, że mieli chyba ego top i myśleli, że w każdy sposób mogą zostać, wiecie, dobrze odbierani przez widzów, mimo że Krzysztofa nie będzie. A z drugiej strony, no wiecie, no mówienie, że 20% zależy od wyświetleń i też pokazanie innych jakichś dziwnych zachowań Borka, no to praktycznie rozjechało kanał sportowy do dna. I wydaje mi się, że będzie im ciężko się wykopać, w sensie, że patrząc po różnych programach, gdzie wiecie, każdy program jest prowadzony przez różne osoby, na przykład mamy pranki tam z Maciejem Dąbrowskim, czyli kanałem z dupy. Materiał, mimo że nie jest związany w ogóle w żaden sposób, ma bardzo dużą ilość łapek w dół, no i po każdym programie praktycznie się to jakoś rozlewa. Jestem ciekaw, jak wyglądają w ogóle czaty w trakcie na żywo programu. Niestety nie udało mi się trafić na jakiś program na żywo, no ale też może być śmiesznie. I to już jest parę dni po opublikowaniu tego materiału przez Krzysztofa. To pomyślcie sobie, co będzie za jakiś czas dalej, bo hej, wydaje mi się, że to może albo na chwilę tylko zmaleć, a jak Krzysztof wystartuje z tym kanałem swoim zero, no to może jeszcze bardziej wyszczelić w dół i w sensie, no już kanał nie będzie co zbierać tak naprawdę. Na ten moment jeszcze nie widać, wiecie, jak tam wyświetleniowo będzie to finalnie stało. Ja tak strzelam, że około 5 milionów mogą wyciągać w tym momencie, jeżeli nie będzie tych, wiecie, super zasięgowych materiałów Krzysztofa, ale no tak naprawdę kanał sportowy sam to oceni po czasie. Więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale chciałem wam po prostu pokazać, że główni aktorzy Pandora Gate nie dostali tak po ryju, jak dostał kanał sportowy w tym momencie od samego Krzysztofa Stanowskiego. No i napiszcie mi proszę, co sądzicie o tym wszystkim. To jest ode mnie na tyle, do następnych materiałów. Cześć!